Mein Nachbar putzt sein Auto, aber ich fahre lieber zur Autowaschanlage. A więc tutaj mamy do czynienia z czasownikiem pucen. Pucen to jest tak pucować coś, doprowadzać do czystości. Natomiast to drugie słówko autowaschanlage to jest myjnia. Prawda? Czyli jechać na myjnię to jest ich fahre zur Autowaschanlage. Tam są Autowaschanlage. Żeby Wam się to łatwiej czytało, są tam jakby trzy wyrazy. I ich fahre lieber znaczy to może lepiej pojadę gdzieś tam. Lepiej coś zrobię, nie wiem, szybciej albo dzisiaj, albo jutro. Także to lieber to jest, no to lepiej pojadę zur Autowaschanlage na myjnię. Die ganze Familie schaut sich einen Krimi an. Czyli cała rodzina ogląda sobie jakiś kryminał. Kilka osób zadało mi takie pytanie, z tego co pamiętam, pod jakimiś filmami, żebym zrobił osobny temat, właśnie omawiając to sehen i ansehen, albo sich etwas ansehen, albo sich etwas anschauen. Otóż wydaje mi się, że cały film to by była trochę przesada, by było troszeczkę nudno, bo tutaj nie ma za dużo co do tłumaczenia. Otóż, moi drodzy, jest tak, że albo mówimy ich sehe einen film, czyli oglądam film, albo mówimy wersję, która jest bardziej rozbudowana i bardziej skomplikowana i używamy czasownika sich ansehen, czyli ich sehe mir einen film an, obejrzę sobie jakiś film. I to sich ansehen to jest bardzo podobne znaczeniowo do sich anschauen. Praktycznie to jest to samo. Dlatego możecie sobie powiedzieć to ostatecznie na trzy sposoby. Sposób pierwszy, najłatwiejszy. Ich sehe einen Krimi. Obejrzę kryminał. Wersja trudniejsza. Ich sehe mir einen Krimi an. I ta, którą wam tu napisałem na slajdzie. Ich schaue mir einen Krimi an. I wszystko to będzie znaczyło, obejrzę sobie ten film czy ten kryminał. Sie klopft an der Tür und klingelt. Czyli ona puka do drzwi i dzwoni. Co prawda tutaj nie ma na tej fotce sytuacji, gdzie by ona dzwoniła, ale tak się mi skojarzyło, dlatego napisałem wam te dwie rzeczy. I teraz klopfen to jest właśnie pukać. Można też den Teppich klopfen, czyli wytrzepać na przykład dywan, ale myślę, że to klopfen do drzwi będzie dla was bardziej częściej używane. Natomiast klingeln to znaczy dzwonić. Jeżeli na przykład jesteście w pokoju, rozmawiacie sobie, nie wiem, z koleżanką i nagle słychać dzwonek, to możecie powiedzieć: O, es klingelt. Dzwoni, dzwoni dzwonek. Es klingelt. Albo możecie powiedzieć: Jemand klopft. Czyli ktoś puka. Jemand klopft. Es klingelt. Ktoś dzwoni. Także te dwa czasowniki klopfen und klingeln będziemy ćwiczyć. Sie macht einen Kuchen nach einem Kochrezept. Czyli ona robi jakieś ciasto według przepisów. Tutaj nie ma za dużo do tłumaczenia, ale chciałbym powiedzieć Wam właśnie, że przepis to jest właśnie Kochrezept, czyli jakby recepta dotycząca gotowania. I teraz druga rzecz to jest taka, że jeżeli chcecie powiedzieć, że według czegoś, to mówimy wtedy, używamy tego przyimka nach. A jak wiecie, nach się łączy z Maćkiem lub Renią, co znaczy, że ma końcówkę einem, czyli kończy się na my jak Maciek, albo einer, czyli na Renie. I jeżeli ktoś nie widział tego filmiku, to was odsyłam, żebyście zobaczyli, o co chodzi z tym Maćkiem i Renią. Chodzi to po prostu o przypadki w celowniku. Czyli nach einem Kochrezept to jest według przepisu.
prawda? Jeżeli będziecie czytać sobie coś w prasie, to możecie powiedzieć, że nach dem Bericht von Bild, czyli według doniesień gazety Bild, no to była tam sytuacja taka i taka. Czyli nach może oznaczać według. Er wartet Schlange, um einen Zahn plombieren zu lassen. A druga propozycja. Er wartet Schlange, um einen Zahn zu ziehen. I teraz co my tutaj mamy? Zobaczcie. Mamy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że czekać w kolejce to jest Schlange warten. Czyli jak mówicie czekam w kolejce, to mówicie ich warte Schlange, prawda? Czyli czekam w kolejce. No i teraz tutaj po co? Pierwsza opcja to, żeby zaplombować zęba, czyli mamy um einen Zahn plombieren zu lassen, czyli aby zaplombować zęba. Tak naprawdę jest to usługa, dlatego ten czasownik lassen tutaj się pojawił. Czyli jak widzicie jest zaplombować, czyli kazać sobie zaplombować zęba. No bo to nie my plombujemy, tylko ktoś za nas, więc ta usługa wymaga tego użycia czasownika lassen, plombieren zu lassen. A druga wersja będzie um einen Zahn ziehen zu lassen, czyli aby dać sobie wyciągnąć zęba. Co to znaczy wyciągnąć? No oczywiście, żeby dać sobie wyrwać zęba. Dlatego tutaj to zu ziehen, to zu to jest niepotrzebne tutaj, tylko napisałem jakby drugą opcję, że można sobie zęba albo dać zaplombować, albo dać sobie go wyrwać. On myje swoje auto. Er putzt sein Auto. Jadę jutro do myjni samochodowej. Ich fahre morgen zur Autowaschanlage. Obejrzymy sobie wieczorem jakiś film. Wir schauen uns am Abend einen Film an. Lub prościej. Wir sehen am Abend einen Film. Ktoś puka. Es klopft. Ktoś dzwoni. Es klingelt. Robisz to ciasto według recepty, według przepisu? Machst du den Kuchen nach einem Kochrezept? Zawsze gotuję według przepisu. Ich koche immer nach einem Kochrezept. Stoję w kolejce. Ich warte Schlange. Idę wyrwać zęba. Ich muss einen Zahn ziehen lassen. Muszę zaplombować zęba. Ich muss einen Zahn plombieren lassen.